Siemanko, siemanko, z tej strony Basta i Pan, witam Was serdecznie na kanale Jabba de Bass. Mniej więcej w tym czasie rozpoczęliśmy razem z Jakubem, który tam siedzi po drugiej stronie kamery, naszą przygodę z kanałem Jabba de Bass. Mniej więcej, bo zaczęliśmy w grudniu, mamy styczeń, no ale powiedzmy, że to gdzieś w tym okresie się wydarzyło. I tak dzisiaj postanowiłem zrobić taki odcinek rocznicowy. Trochę Wam opowiem o tym, co się na tym kanale przez ten czas wydarzyło, ile filmów żeśmy już tutaj wrzucili, a właściwie tego nie muszę Wam opowiadać, ponieważ to widzicie, bo jest wszystko napisane. Jeżeli sobie wciśniecie opcję kanał, to tam będzie napisane, ile już mamy filmów zamieszczonych. No ale jest o czym opowiadać, bo przez ten rok zrobiliśmy całkiem fajne wyniki, oglądalności mamy, że tak powiem, zadowalające. Wiadomo, że nie ma co się porównywać do Brodatego Geeka czy Maćka i Klocki, no ale to są potężne kanały, które już parę lat na tym rynku istnieją. My jesteśmy, że tak powiem, świeżaki, ale idzie to fajnie, bo na ten moment mamy tam ponad 8 tysięcy subskrypcji, więc wydaje mi się, że rozwój jest. Fajnie by było do końca tego roku osiągnąć te 10 tysięcy, bo to jest takie fajnie mieć te 10 tysięcy po prostu. No ale dobra, przejdźmy do rzeczy. Wiadomo, że jak odcinek rocznicowy, to muszą być koniecznie Gwiezdne Wojny, więc na dzisiaj przygotowałem Wam takich kilka specjalnych opcji i właśnie te opcje Wam pokażę, właściwie specjalnych Diora. Mam taką figurkę Amidalis, z którą nigdy nie wiedziałem, co zrobić, ona sobie stała na półce, figurka jest super. Figurka pochodzi z zestawu 9499 z roku 2012, dokładnie z zestawu Gangan Soup. Bardzo fajne, właściwie Gangan Sap chyba się to powinno czytać. Ja zawsze czytałem SUP, bo tak mi się jakoś bardziej podobało, SUP. Bardziej mi to pasuje do tego pojazdu. Tak naprawdę w filmie nazywało się to Bongo. I mówiąc krótko, figurka ta pochodzi z drugiego gungańskiego Bongo i jest super figurką, bo to jest jedna z najpiękniejszych figurek, jakie zaistniały w gwiezdnowojennym uniwersum LEGO. Zobaczcie zresztą, no jest przepiękna, ta specjalnie dedykowana spódniczka, która tu występuje, ten nadrukowany torsik, ta specjalna korona, główka specjalna, no generalnie cała specjalna figurka, no cena też jest niestety specjalna lub niespecjalna, w zależności od tego, czy ktoś tą figurkę ma, czy musi ją kupić i wydać na nią pieniądze. W każdym razie ja zrobiłem taką odsłonę kawałka, właściwie jakiegoś takiego kawałeczka bardziej pałacu w Tid, gdzie ustawiłem sobie tą figurkę, bo według mnie fajnie się w ten sposób będzie prezentować. Tutaj mamy tą kolumnadę, która występowała w tym pałacu. Mamy okno z tyłu, które wpuszczało światło. No niestety nie mam tutaj jak zasymulować słońca, które wpada prosto przez te okna i oświetla jakby resztę sali. No ale wiecie, no tak wydaje mi się, że ładnie jest tą figurkę wyeksponować, bo bez sensu po prostu tak ją postawić na półce, więc wydaje mi się, że wykonanie takiej dioramy do takiej specjalnej figurki jest jak najbardziej na miejscu i należało się tej figurce, mówiąc krótko. Także specjalnie dla Was taka dioramka z królową Amidalą, specjalnie ode mnie na tą okazję rocznicową, wykonana i ona wraca teraz z powrotem na półkę. Drugą dioramę, którą wykonałem na rocznicę naszego kanału, to jest diorama do zestawu 7101 z 99 roku. Jest to pierwszy Lightsaber Duel, który wyszedł. Mieliśmy w tym zestawie dwie figurki, mieliśmy Dartha Maula w kapturze oraz Qui-Gon Jinna i jakby pierwsze spotkanie z Darthem Maulem, kiedy właśnie stoczyli walkę na pustyni na planecie Tatooine. Co pamiętamy oczywiście z Mrocznego Widma. Do tego Dartha Maula dołączony był taki właśnie pojeździk, którym on wyjechał z, właściwie nie wiem jak to nazwać, skuter powietrzny, ciężko powiedzieć co to było. Speeder, o właśnie, nie boimy się nomenklatury LEGO, to był speeder. Więc speeder, pierwszy speeder Dartha Maula, do tego był też chwytacz wilgoci, taki dość prosty, ale mnie się podobają te zestawy, ja lubię, ja mam straszny sentyment do tych zestawów, stąd też postanowiłem ten zestawik umieścić na takiej dioramce. Jak widzimy tutaj, Darth Maul spada prosto na Qui-Gon Jinna. Qui-Gon Jinn też jest nietuzinkowy, ponieważ ta figurka to jest misprint, ponieważ zobaczcie na główkę, ona ma tutaj źle nadrukowaną brodę, dlatego nie bójmy się tej nazwy. Jest to misprint. Rozwińmy może temat tego, co tutaj się dzieje. No mamy parę skał, mamy właśnie tego Dartha Maula na speederze, który spada prosto na Qui-Gon Jinna. Mamy ten chwytak wilgoci i w sumie tyle, nic tutaj więcej jakby nie wykonywałem, tylko wydawało mi się zawsze, jak patrzyłem na ten zestaw, że trochę mu życia brakuje i to życie próbowałem mu nadać właśnie taką dioramką, że
te dwie figurki walczą ze sobą albo zaraz będą walczyć ze sobą. Jest tu taki element niepewności i takie napięcie, ponieważ zaraz Darth Maul wjedzie prosto w Qui-Gon Jinna i stoczą tą pierwszą fenomenalną walkę na pustyni planety Tatooine. I ostatnia diorama, to jest diorama, którą wykonałem w oparciu o coś, co pokazywałem Wam w poprzednim odcinku, czyli w odcinku, w którym opowiadałem o figurkach, które z Gwiezdnych Wojen nie są, ale świetnie pasują do dioram i makiet właśnie z uniwersum Gwiezdnych Wojen. Stąd też właśnie taką dioramkę wykonałem w oparciu o figurkę śpiewaczki kabaretowej z minifigurek kolekcjonerskich serii 21, a mianowicie wykonałem koncert razem z całym zespołem Beatów oraz Maxem Rebo na sprzęcie elektroniczno-perkusyjnym tutaj z tyłu. Max Rebo bez problemu sięga do wszystkich swoich sprzętów, ma tutaj dwie piękne laserowe pały, którymi muci cały ten sprzęt i wydobywa z niego szalone dźwięki. Oczywiście cały koncert jest rejestrowany na kamerach dla Holonetu, czy Holowizji, w zależności jak to tam tłumaczymy. W każdym razie wszystko jest rejestrowane, więc ten koncert będziecie sobie mogli spokojnie w Holonecie czy w Holowizji zobaczyć. Jak widzicie, mamy tutaj chórki, również kolekcjonerska minifigurka oraz wykonany przeze mnie Han Solo. Wersja lata 70. a la Bee Gees z pierwszej płyty. Piękna sprawa, chociaż to chyba były jeszcze lata 60. No ale dobra, w każdym razie tamten okres, czas, okres. Wszystko jest doskonale doświetlone, doskonale nagłośnione, bo jak widzicie tutaj mamy piękne głośniki ze wszystkich stron, które cały ten koncert wysyłają prosto w przestrzeń dla tej publiczności, która gdzieś tutaj jest zgromadzona, a tymczasem dwie tancerki bujają się prosto przed sceną. Mamy tutaj Ulę. Ula jest figurką z pałacu Jabby, z drugiego pałacu Jabby z roku 2012. Mamy tutaj Leję z barki Jabby, również drugiej barki Jabby z roku 2013. Max Rebo też z tej samej barki z 2013. No i cała grupa Beatów, słuchajcie, Beatowie z dwóch tak naprawdę kantyn, z kantyny z 2014 i 2020 roku. Cała banda Beatów i tutaj mamy taką figurkę, którą przerobiłem specjalnie pod to. Jest to skrzypek z minifigurek kolekcjonerskich. Też to są minifigurki kolekcjonerskie z roku 2021, czyli z roku, który już na szczęście minął. Taka minifigurka, ona jest przerobiona, bo jej dałem inne rączki, inny kolor dłoni, czyli mamy tutaj niebieskie dłonie i taką niebieską twarz, która tak naprawdę nie mam pojęcia, z czego pochodzi, ale była w mojej kolekcji główek, więc pozwoliłem sobie bardziej tą figurkę dostosować do jakby tej zbieraniny, którą tutaj mamy na scenie i która tu wyszła. Włoski mamy od Rey, także wydaje mi się, że fajną minifigurkę stworzyłem przy okazji custom. O, słuchajcie, nie bójmy się tej modnej nazwy. Ostatnio co odpalam Facebooka, to mi się jakieś customy wyświetlają, co prawda klonów, czy tam Stasiu, czy inni non-stop jakieś fajne rzeczy wrzucają. Ja wykonałem takiego customa, słuchajcie, idealny do skrzypek do pałacu Jabby lub Boba Fetta, bo przypominam, że dzisiaj będzie kolejny odcinek, bo dzisiaj jest środa, nagrywamy to w środę. W środę wychodzą nowe odcinki Boba Fetta, więc dzisiaj powinienem obejrzeć trzeci odcinek tego pięknego serialu. Słuchajcie, także ten skrzypek spokojnie może zagrać dla nowego daimyo planety Tatooine i miasta Mos Espa, czy tam Mos Eisley, czy każdego innego Mos, które znajduje się na tej planecie. Więc wydaje mi się, że całkiem spoko opcja wyszła. Tutaj wykonałem tą dioramkę w taki sposób, żeby również po zgaszeniu wszystkich świateł super ona wyglądała i była doskonale doświetlona, ponieważ to nie może być to światło do tego koncertu. Ten koncert dzisiaj jest wykonywany w pięknym czerwonym oświetleniu, które za sekundę zobaczycie, jak wygląda tak naprawdę. Słuchajcie, no to tyle na dzisiaj. Takie trzy dioramki z okazji tego oto rocznicowego odcinka naszego kanału Jabba the Buzz. Specjalnie dla Was, Buzz Taipan. Zachęcam Was do tego, żebyście oglądali nasze poprzednie odcinki, nasze następne odcinki oraz subskrybowali i uczestniczyli w życiu tego kanału, ponieważ to dzięki Wam trwa ten kanał i dzięki Wam chce nam się po prostu pracować. Także co? Dzięki wielkie. Jeszcze raz wszystkiego dobrego na nowy rok. Elo, elo i do zobaczenia. Hej!